W robocie całą noc się siedzi, to potem jest taki trudny poranek, ale zajebiście fajny sprajcik zero. Cieszę się, że się pojawił, bo ostatnio tylko gazowana była woda, bo Pepsi jakoś mi się znudziła, nie wiem czemu, chyba za dużo, a to jest jakiś taki powiew świeżości. Co ciekawe, mówiłem wam w poprzednim odcinku, że na tej puszce jest taki znaczek U wypukły. Pewnie teraz to nie widać, ale było widać na poprzednim filmie, jak ktoś chce. I okazuje się, że to jest wersja amerykańska tej Fanty, którą dostałem od Radka. I ten znaczek w kółeczku U oznacza, że jest koszerna. Dla mnie to informacja niekoniecznie istotna, no ale widać, komuś jest to potrzebne i to właśnie oznacza. Nigdy bym się, powiem szczerze, nie domyślił, że to oznacza właśnie. A teraz już jakaś nowa wiedza z tego płynie. Wracamy jeszcze do fast foodowej diety. Bo co? Wiele osób jest nowych. Teraz wakacje mam taki trochę poślizg, ale po wakacjach wracam już do fast foodowej diety. Na czym ona polega? Ona polega na tym, że macie dwie dychy na żarcie w fast foodach, jak sama nazwa wskazuje, w restauracjach, no na mieście po prostu. Nie ma w ogóle nic w lodówce. Jak widzicie, u mnie w lodówce nic nie ma, tylko sosy pikantne, które od was dostałem, ewentualnie jakieś inne jedzeniowe kwestie w postaci alkoholu. Także już nie przesyłajcie z szafie browaru do kolejnych wakacji, bo będę nie przyjmował po prostu. Raz na jakiś czas jakaś impreza, ale piwo odstawiam od 1 września. To co mam, myślę, że mi wystarczy aż nadto. Tak więc, żebym nie łamał swojej fast foodowej diety, bo chcę na nią wrócić. Generalnie dieta się sprawdza, schudłem na niej raz 18 kg, drugi raz w sumie też. Teraz pewnie trochę odzyskałem przez te wakacje ze względu na grille i właśnie picie piwa, które jednak jakoś odznacza się wagowo, ale od 1 września już będzie znowu powrót do macierzy. No i fast foodowej diety się też nie trzymam na wyjazdach, ze względu na to, że dużo różnych fajnych rzeczy jest do jedzenia i wtedy tego nie jem. Wyniki też znajdziecie, bo każdy mi mówi, że jest bliski jestem śmierci, ale wyniki robię średnio co robię, w tym roku też pewnie jakoś muszę zrobić, nie wiem czy to teraz po wakacjach, czy na początku przyszłego, jakoś tak. I wyniki są wszystkie w normie, tak więc nawet wam publikuję, jestem taki otwarty człowiek, że wam publikuję moje wyniki, jeśli chodzi o badania krwi, tak więc fizycznie się czuję dobrze, na fast foodowej diecie jestem 4 lata. Według słów wszelakich dietetyków i innych osób, które mi piszą w komentarzach, no to nie powinienem już żyć, bo cały czas się żywię w cudzysłowie śmieciowym jedzeniem. Jakby to zdrowe jedzenie było zupełnie inne, jakby to były inne pomidorki, inne mięso, inna bułka. Dla mnie to trochę bez sensu, te takie dietetyczne pierdy. Słuchajcie, nagrałem to, co obiecałem. Na 1 września jest już zaplanowane, jak sami widzicie. Tworzy się jakaś niezdrowa zupełnie atmosfera. Nie wiem, tutaj na YouTubie tak z różnych tematów się lubią tworzyć niezdrowe atmosfery, ale tak jak obiecałem, będzie 1 września wszystko, żeby już ci, co nie mogą spać po nocach, mogli spać czarno na białym, bo teorie spiskowe dziejów już naprawdę zaczynają mnie, delikatnie rzecz ujmując, męczyć, a myślę, że ten temat już będziemy mieli poza sobą i będziemy mogli przejść do innych ciekawszych. Jeszcze była informacja o ciasteczkach od was zresztą, że podobno można je dostać w Lidlu. Pójdę, spróbuję, kupię. I że takie ciastko należy położyć na kawie albo na herbacie, jak je sparuje. I ono trochę tej wilgoci pobierze, jeszcze lepiej smakuje. Kawy i herbaty nie piję niestety, nic ciepłego nie piję, to jest też taka ciekawostka. Ale na pewno przetestuję, jak to smakuje u kogoś na kawie. I taka ciekawostka, jak mówiłem wam o tych turonach, jak widzicie, ten turon, który tutaj już jest, faktycznie jest w opłatku i on jest taka masa, nie wiem jak to nazwać, no słodka masa z orzechami i pokryta z jednej i z drugiej strony takim opłatkiem, jak u nas się na Wigilię tym opłatkiem dzielimy. Kolejna informacja, bardzo nieźle, bardzo fajne to jest urządzenie, Huawei P9. Ci, co są zainteresowani, zapraszam aktualnie jeszcze na stronę test.hpl, bo tam jest to dostępne, a na kanale YouTube'owym pewnie będzie dostępne w przyszłym tygodniu. Zrobiło to urządzenie na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Biorę się dzisiaj za testy laptopów. Pierwszy na warsztat idzie Lenovo, bo może jakby mi się udało faktycznie wyrwać jakoś w przyszłym tygodniu, to bym sobie go wziął ze sobą i bym popróbował, czy się da daily vlogi właśnie na wyjeździe robić. Najlepiej to jednak sprawdzić w warunkach bojowych, nie tutaj w domu, jak obok stoi 43-calowy monitor 4K, który daje duży komfort pracy. Lepiej właśnie w warunkach bojowych, kurnia, wyskoczyć
I że tak powiem, tak potestować. Tak więc robię zaraz instalkę softu, a zresztą wam za chwilę o tym opowiem. Firma Adobe, której ja używam oprogramowania do edycji filmów, jak macie zresztą to opisane w ekwipunku, używam Adobe Premiere Pro. I można sobie zrobić coś takiego, jak zainstalować wersję próbną, czyli do tego musimy sobie zalogować, ewentualnie utworzyć identyfikator, gdzie po utworzeniu tego identyfikatora możemy dowolne oprogramowanie firmy Adobe ściągnąć sobie na 14 dni do testów. No i właśnie tak planuję to zrobić, ponieważ nie używam tego na licencji CC, tylko mam wykupioną licencję na wersję taką standalone, ale żeby nie instalować jej na nie moim laptopie, to sobie postanowiłem skorzystać z okresu próbnego i na tym okresie próbnym zobaczymy, jak to się będzie spisywało. Proszę bardzo, już jestem zarejestrowany, już mi się pobiera Premiere Pro i od razu dodatkowo Media Encoder, no czyli to oprogramowanie, które będzie już nam to ten film nasz pomontowany w Adobe Premiere renderowało. Na Asusie to samo robię, również instaluję oprogramowanie. Na Asusie niestety, kurczę, mam tutaj inny procek, niestety. Chciałem te próby robić na 6700, tu jest starszej generacji 4720HQ. Ale przy okazji zobaczymy, czy taki też by się nadawał do renderowania filmów, czy będzie to dramatyczna różnica. Przygotuję sobie taki sam pakiet testowy do renderowania na jednym i na drugim i mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie trzeci i czwarty i wtedy będę mógł sobie tak no organoleptycznie przetestować, jak to działa. W miarę entuzjastycznie był przyjęty pomysł z mapą. Pierwsza opcja to będę testował na mapie Skels, słuchajcie, i tu mam taką informację, że dodawaj własne ikony. Teraz możesz importować ikony niestandardowe i dodawać je z dysku Google. Jest tu dość dużo ikonek różnych, które już mogą rozróżnić, bo ja w każdą opcję się możecie wkliknąć i piszę, co tam zamówić. No na razie to jeszcze nie jest do końca zrobione, będę to aktualizował, ale może ktoś ma jakiś fajny zestaw ikon takich, żeby można było łatwo rozróżnić, że tu jest sushi, że tu jest hinol, że tu są burgery, że tu są pizze. No na razie tak się daje zrobić, ale na przykład jak są zapiekanki, no to nie mam z zapiekanką. Jak jest kuchnia taka, tam gdzie chodzę na te bliskowschodnie smakołyki a la kebab, też nie mam takiej ikonki z kebabem. Jak jest hinol, no to jest taki a la z pałeczkami, czyli hinol, bo fajnie, żeby to tak wyglądało. Druga sprawa, nad jaką się zastanawiam, to w zasadzie jak gdzieś tam jeżdżę na te wyjazdy, czy tam gdzieś jakiś Tokio czy Nowy Jork, to w zasadzie też mógłbym taką mapę potem zrobić, gdzie byłem, gdzie są te miejsca, gdzie odwiedzałem, bo sam potem często chciałbym kogoś tam wysłać, a nie wiem gdzie. Tak więc to jest druga opcja, ale to chyba już za starymi wyjazdami to nie ogarnę tego, ale jakbym jechał gdzieś znowu, to mógłbym od razu w trakcie wyjazdu taką mapkę tworzyć i potem dla tych, którzy gdzieś tam moimi śladami by poszli, to myślę, żeby było ok. Tak więc takie wolne pomysły. Dobra, przeprowadziłem już tu testy na jednym, zaraz będą na drugim. Materiał taki do wyrenderowania miałem 11 minut 20 sekund. Full HD mi się 13 minut renderował, w HD mi się renderował 7.40, tak więc muszę przyznać, że procesor Intela 6700HQ w 100% mnie zadowala, jeśli chodzi o szybkość renderingu daily vlogu. A, wszystko jeszcze fajnie, pięknie, ale gdzie tą mapę znajdziecie, nie powiedziałem. Jak wchodzicie na stronę mocnyvlog.pl, normalnie z przeglądarki internetowej, to na razie dodałem jedną mapę, Jemy w Kielcach mapa. A jak się tych map pojawi więcej, to najwyżej zrobię taki podkatalog mapy i tam będę dawał różne mapy, nie tylko Kielce, ale może tam gdzieś tam będę wybierał, to też będę dodawał taki wolny pomysł, tak? Więc klikacie sobie Jemy w Kielcach i już wam się otwiera ta mapka z tymi rzeczami, które wam tutaj zaznaczyłem w Kielcach. Paula miała wypadek... Czekaj, bo pod światło. Paula miała wypadek na solarium. Ja powiem twoim widzom, nie róbcie tego. Mnie... Ile? 12 minut? Przegięłam co? Ja nie wiem, na ile się chodzi na solarium, bo ja nie chodzę. 4 wystarczy. No to po 12 jesteś... Bułgarski machoń, co tu dużo mówić. Ja przyniosłem środki przeciwbólowe, naturalne, samozdrowie. Nerkę dodatkowo przefiltruję. To reklamę robisz? Bepantenol czy wibrator? Mokrej podkoszulki. Okazuje się, że niestety musisz zdjąć ubranie, bo ono cię po prostu uwiera. Tak.
O, podomkę sobie załóż. Paula, odblokowałem ci cały pakiet porno w twoim dekoderze satelitarnym. Będziesz korzystać? Zaskoczyłeś mnie.